Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w drugim odcineczku z gry Delta Force Land Warrior. No i cóż, lecimy na pierwszą naszą misję ze Snakebite, czyli dziołką z naszej drużyny. I z tego co tam słyszeliśmy, mogliśmy usłyszeć wcześniej w briefingu, jakby przed misją, którego wam za bardzo nie pokazywałem, bo po prostu to wyście się zanudzili. Tutaj mamy w skrócie. Mamy się z POW skontaktować. This is Snakebite. I'm in position. Dobra. Ja też jestem na pozycji. Poproszę. Proszę nie strzelać. I też uwaga, bardzo dobrze, że w tej grze pod R nie jest ustanowione przeładowanie, tylko ostatnie komunikaty, ze względu na to, iż bym się przyzwyczaił do przeładowywania broni. A tutaj jak przeładujemy broń, no to tracimy cały magazynek. O shit. No to strzelamy z odległości, panowie. Tu jest jeszcze ktoś. Serio, z MP-sza tak dobrze można zorać? Dobra, lecimy. Dobra, lecimy do Ice'a. Ice, Ice Baby. Tutaj już całkiem ładnie oczyściliśmy. Dzisiaj mamy do użycia, jak dobrze widzicie, M82AL, taką fajną. Oho. My tutaj się nie musimy ograniczać. Czy mogę zmienić jakąś pozycję? Skalę powiększenia oczywiście. Możemy sobie zmienić, ale czy możemy sobie przykłosnąć się tylko... w ten sposób możemy zrobić przyklęk. Czyli delete, end i page down odpowiadają jakby za... O, shit. Czy to jest nasz śmigłowiec? To jest zasadnicze pytanie. Jeśli nie nasz, to nie fajnie. Więc ja się tutaj schowam w dolinkę, żeby mnie nie zauważył. I lecimy dalej. No niestety chyba to nie za bardzo zbytnio nasz. Ale na szczęście mam coś takiego. Ups! Ups! Był śmigłowiec, nie ma śmigłowca. Jak mi przykro. No i jednym z uroków tej gry było właśnie snajpienie ziomków, kiedy mieliście taką grafikę, widzicie jaką. Zresztą, no ja jakoś... Jak na dzisiejsze standardy to... No, nie powala, rzekłbym, tak w skrócie. Wszyscy tam na dachach stoją. Podobało mi się to, że z jednej strony był to shooter taktyczny, nie bądź bardziej, a z drugiej strony nie był on taką symulacją kompletną. Można było się zastanawiać, jakby gra nam szła troszkę na rękę, jakby nie patrzeć. I na przykład widząc tor lotu naboi, mogliśmy zauważyć, gdzie jest nasz typek, kto nas snajpi i tak dalej, i tak dalej. Niestety tego nie ma zaznaczonego na mapie. Xtreme to miał. Chociażby. Aha. Tam był jeden typol. Xtreme to miał, że na mapie, minimapie, którą mamy w lewym dolnym rogu, zaznaczą nam, skąd dochodzą strzały. Tutaj niestety, albo stety, trzeba było się zastanawiać. Ale te naboje można było zauważyć. Cel będzie tutaj. Ojoj. 45. Operacja Jailbreak. Przykro mi, że leżysz, typie.
Musimy znaleźć wejście do tego więzienia i prawdopodobnie jest ono od tyłu. O, proszę. Broń możemy podnosić ogółem. I mogę to sobie zademonstrować. Mam nadzieję, że snajperki nie zgubię. O, możemy wywalić i sobie wziąć na przykład to. Mam wtedy sztajera, ale ja nie chcę sztajera, ja chcę moją snajperkę. I wyobraźcie sobie, że to jest 2 lata przed Medal of Honor Light Assault, tak? W Medal of Honor Light Assault nie można było tak sobie wymienić broni. W Delcie można było. Nawet nie wiecie, jaki to jest plusik dla mnie. Jaki to był plusik. Auć. No, drzwi mnie popchnęły niezbyt przyjemnie. To był fun właśnie, wymienienie broni. Dlatego bardziej lubiłem na przykład Call of Duty. Bardziej lubiłem Call of Duty od Medal of Honor, ze względu na to, iż no, w Call of Duty można było wymienić broń, a Medal of Honor nie. Tak samo tutaj, ta wymiana broni kiedyś nie była taka oczywista. Nie ma. Trzeba iść tak powoli, spokojnie, żeby nas nikt nie zauważył. No to cholera wie, kto się kryje za rogiem. O właśnie. Na przykład taki amator UMP. To są nasi POW. Kto już nie stoi? Chyba wszystkich zlikwidowałem. Albo i nie. Yard is clear. The POWs are making a break for it. Good work. Proceed to extraction point. No i zarąbiście. This is King 6. You are a go for evac. Roger, King 6. Proceeding to LZ. No i operację Jailbreak możemy potraktować za udaną, bo oni chyba nawet mają broń, więc się jakoś obronią. Zawsze lecimy z naszymi POW. Ogółem ta broń, którą teraz mam w ręku, ona jest, że tak powiem, mi zasugerowana przez grę. Jest rekomendacja gry a propos naszej broni, więc tutaj postaram się raczej nie wpływać na to. Gra wie, co nam dopiera, chociaż samemu możemy też tę brońkę jakby, tę broń, którą my tu mamy w ekwipunku, sami sobie dobrać. Jakby komuś się mniej bądź bardziej podobało. O, Jean. Tylko ten zoom mi się zmniejszył. Szukam, bo tego, słuchajcie, tych przycisków tutaj jest w opór. I można się naprawdę pogubić. A tu jest skala powiększenia, dobra. Tym możemy sobie powiększać. I to jest piękne. Ktoś tu nadal strzela. Nie za bardzo wiem kto. Ale biegniemy. Potem oni też potrafią używać swojej broni, no. Kamoncik. Zresztą słychać, że robią piękne piu, piu, piu. Mamy nasz śmigłowiec. Więc operację możemy w sumie uznać za udaną. Bardzo miło się mi się wraca do Delta Force i bardzo się cieszę, że akurat podebrałem tę gierkę. Mam nadzieję, że wy się też cieszycie, że ogrywam Deltę. Tadam! Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. No i cóż, lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, a my się widzimy w kolejnym odcinku już niebawem, tak więc... Nara!